Ewa Kryza to jedna z kandydatek Waldemara, uczestnika 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony. Bohaterka show zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi. Jedno z zagadnień dotyczyło: kościelnego ślubu kobiety. Ewa Kryza po programie Rolnik Szuka Żony. Uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony, biorąc udział w projekcie, mają nie tylko niepowtarzalną okazję do poznania drugiej połówki, ale też otrzymują sporą rozpoznawalność. Jeszcze podczas emisji odcinków z udziałem rolniczek i rolników konta bohaterów w mediach społecznościowych zyskują coraz to więcej nowych obserwatorów. Instagram i Facebook są doskonałymi źródłami informacji na temat twarzy znanych z TV. Sami uczestnicy chętnie sięgają po media społecznościowe, by być w stałym kontakcie z innymi. Niedawno na Instagramie pojawiła się szybka sesja pytań i odpowiedzi, przeprowadzona przez Ewę Kryzę. To bohaterka 10. edycji Rszasz, która wysłała list do Waldemara i znalazła się w programie. Na jaw wyszły nowe fakty w sprawie piosenkarki Ewa z Rolnika o ślubie kościelnym. Ewa niemal od razu zwróciła uwagę Waldka. Rolnik z Pakości wybrał ją do kolejnego etapu i był skoncentrowany na rozwijaniu tej znajomości. Niestety nie wszystko poszło po myśli mężczyzny, a w finale okazało się, że relacja wspomnianej dwójki mocno się rozluźniła. Ostatecznie Waldi związał się z drugą kandydatką, Dorotą, z którą dziś oczekuje narodzin córki. Sama Ewa także jest mamą, z poprzedniego związku ma kilkuletniego syna. Okazało się również, że 31-latka była kiedyś w związku małżeńskim. Ślub jednak został unieważniony, a szczegóły Kryza postanowiła zostawić dla siebie.